Siema, to ProPlayerek, a dzisiaj będę musiał coś ważnego powiedzieć, ale do tego przejdziemy później. Najpierw zacznijmy może od początku. Dlaczego moja miniaturka to właściwie kanał SpongeBob Games? Czyli teraz, jak to tam się nazywa, już tam SpongeBob Massive Welsh. Nie bez powodu ją dałem, ponieważ jest coś ważnego z nim związanego. Najpierw może przejdźmy na jego kanał i zobaczymy cię. No dobra, jesteśmy na jego kanale i może pierwsza rzecz, którą poruszę, to coś z dawna, która ma, która jest totalnie idiotycznym argumentem, mi się wydaje. Rozumiem, jaki chyba zanim nie zdobędę 500 słów. Przyjmij temu, co zrobił. Czas starczający się zaczął zrobić. Ale co się stało? Napisał: okej, ale mam co powiedzieć, żart. Ten challenge jest już od kogoś innego. Jack Sad Sad Life, więc zmieniam profil. Po pierwsze, co mnie obchodzi to, że Jackson Set Life ma ten sam challenge, tylko nie wiem ile. Po drugie, challenge to challenge, więc tak naprawdę gratulacje, oskamowałeś właśnie swoich widzów. Jedyne, co mogę powiedzieć. Jeżeli słyszeliście moje oklaski, no to spoko. Ale nie wiem. Druga rzecz. No to końcówka pewnego filmu. Czyli dokładnie. Uwaga, uwaga. SpongeBob Gravity Golden Kart Racers, część piąta. Może finał. Za chwilę zobaczycie coś, co wydaje mi się być. Dobra, po. Zawieszka dostałem. Tak naprawdę okazało się, że nie jest prawdziwym sponsorem. Tylko po prostu jakiś hejt czasami robi, kurde. A zobaczycie sami. Dobra, tu słuchacie nie wiadomo co. A zaraz zobaczyć. Zaraz użyć. Ja nie wiem, czy coś słyszeliście w ogóle, co ja mówię, ale teraz usłyszycie bardzo ważną rzecz. Tak jak mówiłem, nie należy do zachowania jako sponsor. Że nie zachował się jak prawdziwy sponsor, co ja gadam. To jeszcze nie tutaj. No i jak powie tam, że czas, no to teraz. Teraz. A co sami może mogliście usłyszeć? Tak, jemu się nie podoba seria Madde TV. A zaraz powiem, pokażę za co. Za coś se stukłem się w łeb, szczerze. Stukłem się w łeb po prostu. Wrócili na mój kanał Abrakadabra, Hokus Pokus, Czary Mary, mamy komentarze. I sami widzicie, z jakie. Idiotyczny powód. Nie podobało mu się. 0 na 10 recenzje, jak powiedzieliśmy, McDonald's. To już jest. Trzymajcie mnie. Za jakiś McDonald's, naprawdę. Za nie wiem, czy to mówię. Może. No co was sprawiło, że chłopowi się nie podobał ten film. Nie rozumiem. Naprawdę, ja tego nie rozumiem. Że jedno słowo może popsuć cały film. Więc uważam, że
Jednak nas sponsora nie będzie już dłużej, ale możemy jeszcze go utrzymać. Czekaj, znaczy, czy się ma szansę się utrzymać, ale bo generalnie tam kiedyś patrzyłem, że generalnie mało dostaje łapek tam. Generalnie często takie trzy łapki da są. Więc czy dacie radę? Więc teraz mam dla was challenge. Jeżeli będą pod tym filmem cztery łapki w górze, to bardzo fajnie, no co, jakby cały czas wygrywa, to nie obchodzi. Jakby, jeżeli wiecie, cztery łapki w górę, no to SpongeBob Games zostanie oficjalnie usunięty ze sponsorów. Nie przesłyszeliście się. Cztery łapki w górę, nie ma go już na sponsorach. I zresztą wstawić będę jakieś innych, stąd może będę brał. No. Wezmę na pewno batonik Duplo już tutaj. Wstawię. No jeżeli tam doprowadzicie do usunięcia SpongeBob Games, no to myślę, że ktoś się jeszcze znajdzie na miejscu sponsorów. Ja natomiast już tutaj dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że tam film informacyjny was trochę zainteresował. Zaangażujecie się w to jakoś. No i co mam? No i co mam? Zostawcie łapkę w górę, suba. Łapkę w górę. Jak akurat tutaj nie musicie, nie? Jeżeli chcecie dalej tego SpongeBob Games na sponsora. To już w zasadzie już wszystko na ten film informacyjny, który już nagrywał moje. No cóż. No to myślę, że to tyle w dzisiejszym odcinku. No i co? Wy decydujecie. I jak tylko zobaczę te cztery łapki w górę, od razu go usuwam ze sponsorów. Na razie.